22 lutego. Niech grzech nie podąża za wami. A ten jest Żydem, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Rzymian 2, 29. W Rzymian 2, 28 do 29 Paweł wyjaśnia, co oznacza być Żydem. Należeć do wybranego ludu Bożego. Przedstawił to w czterech kontrastach. Być prawdziwie Żydem oznacza, pierwsze, charakteryzować się czymś więcej niż tylko zewnętrzną pobożnością i znakami widzialnymi. Dwa, posiadać nie tylko obrzeskę cielesną, lecz mieć obrzeskę serca. Trzy, posiadać doświadczenie nie tylko z zakonem, co z Duchem Świętym. Cztery, kierować się nie uznaniem ludzi, lecz uznaniem Boga. Na nieszczęście nam, ludziom, z reguły dobrze jest z takimi zewnętrznymi, wręcz sztucznymi przejawami życia religijnego. Ale Bóg pragnie, abyśmy doznali zmiany w życiu. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Dlatego przez resztę listu Paweł stara się nam wyjaśnić, w jaki sposób Bóg chce przez Ducha Świętego przekształcić nasze serca i umysły. List do Rzymian jest więc księgą o Bożym pragnieniu. Bóg pragnie odmienić nasze postrzeganie bliźnich i Jego samego. Zanim zagłębimy się dalej w analizie, musimy zadać sobie kilka pytań związanych z dzisiejszym tekstem. Od kogo chcę przyjąć chwałę? Od Boga czy od ludzi? Od kogo chcę otrzymywać uznanie? Co chcę uczynić lub co chcę poświęcić, aby otrzymać tę chwałę lub usłyszeć aplauz? To bardzo poważne pytania. W kazaniu na górze Jezus ostrzegał żydowskich słuchaczy, aby nie okazywali swojej pobożności w celu otrzymania pochwały od ludzi. Podobną myśl zawarł Paweł w Rzymian 2, 29. Problem ten nie dotyczy tylko współczesnych Jezusowi Żydów. Dotyczy nas. Oczywiście wiemy, że jak dobrzy chrześcijanie powinniśmy być podobni do Jezusa, który nie szukał poklasku ludzi, tylko uznania Ojca. Ale my nie jesteśmy Jezusem. Lubimy, gdy mówią nam, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, że ładnie się modlimy lub że jesteśmy dobrymi kaznodziejami. Grzech podąża za nami nawet do kościoła. Tu też kroczy za nami szatan i dlatego nawrócenie jest codziennym procesem. Boże, dopomóż mi, abym złożył moje ulubione ja na Twoim ołtarzu. Dopomóż mi, abym przez Ducha Świętego szukał jedynie Twojego uznania.